przeczytano taki kawałek historii tego człowieka Bożego, Mesjasza, króla. Króla, który był nazywany reformatorem. Którą bardzo dużo zmian. No i kiedyś się rozchorował. Się modlił i wyzdrowiał. Jak on wyzdrowiał, to on się tak ucieszył, że stracił orientację. I on to przeczytał. W owym czasie, kiedy on wyzdrowiał, wysłał król babiloński list i dary do Hiskiasza. I powiedział przez sługi swoje: słyszałem, że byłeś chory, ale wyzdrowiałeś. Zrób coś z tym echem, proszę. I uratował się z tego Hiskiasz. I pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wodności i przedniolejki i cały swój arsenał. I wszystko, co się znajdowało w jego skarbce. Nie było rzeczy w jego pałacu i w jego państwie, których by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz i rzekł do niego: cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz powiedział: z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii. I rzekł Izajasz: co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział: widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich skarbcach, które by mi nie pokazał. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza: słuchaj słów Pana zastępów. Bo dojdą dni, w których wszystko, co jest w twoim domu i co nagromadzili twoi ojcowie aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonu i nie pozostanie nic, mówi Pan. A z twoich synów, którzy wywodzić się będą z ciebie, których ty spłodzisz, wezmą, aby byli podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. Taką rzecz mu powiedział prorok. Wiecie, co zrobił Hiskiasz? Otworzył się przed diabłem. Miał taki koncept, bo się dobrze czuł. Uważał, że jak mu się w życiu wiedzie, że jak wyzdrowiał, bo się modlił do Boga i Bóg go wysłuchał, teraz jest nie do zniszczenia. A diabeł, on ma taki dobry wywiad, że w tamtym czasie, przyjaciele, kiedy nie było internetu, kiedy nie było telefonów, kiedy żeby przejechać z miasta do miasta z informacją, to trwało czasami kilka tygodni, nagle zjawiają się u niego ludzie z bardzo dalekiego kraju. Z informacją: super, że wyzdrowiałeś. Ja czytałem to wiele razy, aż kiedyś zobaczyłem to, mówię: nie, no to jest niemożliwe. No to jest niemożliwe. No dzisiaj to jest możliwe, jak ty dasz informację na Facebooku: byłem chory, wyzdrowiałem, Bóg mnie uzdrowił, to do ciebie piszę, proszę ciebie, super, halleluja, rozumiesz, mogę do ciebie przyjechać, tu myśl, przyjadę, usiadam w samochód, 2 godziny jest. Ale nie 2,5 tysiąca lat temu. To było nienaturalne, że oni się o tym dowiedzieli. A wiecie, czemu to było nienaturalne? Poza tym stał diabeł. Diabeł, który nienawidził Izraela, który nienawidził Bożych ludzi, który nienawidził Bożych koncepcji. Który był przeciwnikiem boskich spraw. I on nie przyszedł tam do niego osobiście. Tylko wykorzystał moment, kiedy człowiek Boży stracił orientację, bo świętował to, że Bóg pobłogosławił jego życie. Kiedy docierają do mnie takie prawdy, to w mojej głowie poszerza się przestrzeń rozumienia strategii przeciwnika.
I dzieje się to, co mówił Paweł. Jego działania są mi dobrze znane, powiem coraz lepiej znane. Wiesz, kiedy twoje życie rośnie, a jesteście skazani na wzrost, jesteście skazani na sukces. Kiedy twoje życie rośnie, a rosnąć będzie, to musisz być świadomy tego, że to nie jest czas, żeby tracić orientację. Boży ludzie, bez względu na to, jak wysoko zajdą, muszą trzymać spluwę pod poduszką. Każdy milioner, bandyta o tym dobrze wie. Im więcej mam, tym większy kaliber powinien leżeć pod moją poduszką. A nie zaprosić sługi diabła i pokazać mu swój skarbiec, swój arsenał. Wielokrotnie, kiedy rośniesz, zaczynają pojawiać się różni ludzie w twoim życiu. Otwierasz się przed nimi. Zapraszasz ich. Chcesz się pochwalić boskim działaniem. Musisz wiedzieć, kogo zapraszać. Musisz wiedzieć, kogo wpuszczać. Musisz być przekonany, że to nie są słudzy Babilonu. Musisz rozumieć, czym są demony inwigilacji. Musisz wiedzieć, że są takie byty, które przyglądają się twojemu życiu przez cały czas. A zgadnijcie, dlaczego się wam przyglądają przez cały czas. Bo jesteście jak Chrystus na tej ziemi. Bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujecie. Rozumiecie, o czym mówię? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujecie. Rozumiecie? Musicie być mądrzy. Czytam wam o reformatorze, człowieku przebudzenia, nie o byle królu, który miał egocentryczne zapędy i oddawał chwałę bóstwom, tylko o Hiskiaszu, który zrobił porządek w Izraelu, rozumiecie, rozbijając bałwochwalcze kulty i wprowadzając nową boską kulturę. To był reformator. Jak pan? Poprzez to, że stracił orientację. A rozumiesz, co mówię? Ja się w ogóle nie boję diabła, ale mam na niego oko. Paweł się nie bał diabła, ale miał na niego oko i powiedział, jego działania są mi dobrze znane. Słyszę różne rzeczy, bo moje uszy są nastawione na duchową rzeczywistość. Moje jedno ucho jest nastawione na pochwałę, a moje drugie ucho jest nastawione na szykany przez cały czas, 24 godziny na dobę. Z jednej strony odbieram cudowne rzeczy na mój temat, a z drugiej strony odbieram wszystkie wyroki śmierci na mnie przez cały czas. I to się spotyka gdzieś w środku mojej głowy i tam następuje Boży osąd. I tam następuje wprowadzenie Bożych koncepcji w stosunku do tego, co się dzieje. A rozumiecie, o czym mówię? Świętuj swój wzrost. Świętuj swój sukces. I codziennie sprawdzaj, czy masz sprawną broń pod poduszką. Codziennie zwracaj uwagę na to, kogo wpuszczasz do swojego domu. Zwracaj uwagę, kogo wpuszczasz do swojego serca. Zwracaj uwagę na to. Pamiętaj o tym. To są słowa proroka. Kogo wpuściłeś? Kto tam przyszedł? Nie lubi się proroków. Hiskiasz był w trzecim niebie. Skakał z radości. Wszystko będzie pięknie. Powiedzieć wam, jaki był zatwardziały? Przeczytam wam ostatni werset, którego nie przeczytałem. Na to rzekł Hiskiasz do Izajasza, dobre to słowo Jahwe.
które powiedziałeś. Pomyśla bowiem, póki ja będę żył, będzie pokój i bezpieczeństwo. Rozumiesz, jak miał twardy łeb? Duchy chaosu powodują, że ludzie nie czytają rzeczywistości globalnej. Jak się będziesz dzisiaj modlił do Boga, powiedz: Boże, jestem wielki i będę coraz większy. Mój wpływ jest wielki i będzie coraz większy. Będę więcej ludzi przyprowadzał do Jezusa. Będę więcej uwalniał Twoje mocy. Będę miał więcej wszystkiego. Więcej będę miał. Więcej. Ale jednocześnie, Panie Boże, będę czujny jak nigdy dotąd. Nie będę się bał, ale będę czujny. Będę czujny. I nigdy nie skończę jak Chrystus. Halleluja. Boże, który jesteś życiem. Boże, który jesteś światłem. Boże, który dajesz światło na to, co jest ciemnością. Wywyższamy Ciebie. Ogłaszamy Twoją moc i potęgę w nas. Ogłaszamy Twoją siłę. Ogłaszamy, że nasze oczy i uszy, one są Twoimi. Widzą jak Ty i słyszą jak Ty. Uwielbiamy Ciebie. Święty Duchu. Szaka, taka, na fakata, seny, lepo. Jezus. Ty jesteś naszą siłą. Ty jesteś naszą mądrością. Żyję jak rakieta, jestem. Yeah.
zrobić? Same siostry. Same siostry. Same siostry. Nie z tą konfiguracją, że siostra to też brat. Same siostry. Słowo Boże opisuje dzielną kobietę. Dzielna kobieta, jej wartość przewyższa perły i tak dalej, i tak dalej. Słowo dzielna z hebrajskiego oznacza, wiecie co? Tańcząca. Tańcząca. Kobieta ma to do siebie, że jest w stanie w cudowny sposób zbudować atmosferę swojego domu. Amen. Czy Kościół jest waszym domem? Amen. A więc nie bądźmy jak uśpione karpie. Rozumiecie, o co chodzi? Ponieważ żaden mężczyzna nie szuka uśpionego karpia, ponieważ karp leży tak. Bądź tym welonem. Bądź tą osobą, która w cudowny sposób, poruszając się i tańcząc, zbuduje duchowy dom. Amen? Kobieta dzielna to kobieta tańcząca. Ona ma w sobie taniec, ona ma w sobie życie. To, co jest w niej, widoczne jest na zewnątrz. Chcę was zachęcić do tego, abyście się ruszały, abyście pociągnęły i zbudowały duchową atmosferę tym, co jest w was. Tak naprawdę nic nie jest w stanie ci dodać wartości. Twoja wartość wypływa z twojego wewnętrznego człowieka. Wiele kobiet szuka mężczyzny, męża, po to, aby zbudować swoją wartość. Chcę ci powiedzieć bardzo odpowiedzialnie. Zawiedziesz się. Jeśli spotkałaś Jezusa, tak, to On dał ci wszystko, co potrzebujesz. A drugi człowiek jest ci dany po to, żebyś dzieliła się i dzielił się z Nim szczęściem. Amen? Amen. Amen. Nie bądźmy jak uśpione karpie. Wiecie, o co chodzi? Bo to się nie chce w ogóle podejść do uśpionego karpia. Chce się go raz w roku na figilię. Uciąć mu łeb, skrobać go w ogóle z łusek, a potem go zjeść. Następnie go wytalić. To potężna informacja. Dzielna kobieta to tańcząca kobieta. To tańcząca. Jej wartość przewyższa perły. Jej wartość jest w jej odrodzonym duchu. Amen? Amen. Nie odrzuca cię.
myślimy, że one są nieprzekombinowane, nieprzekłamane. Bądź w tym jak dziecko. Nie ma czegoś takiego, że posiadłeś taką wiedzę, że teraz jesteś tak duchowy, że nie możesz jak dziecko uwielbiać Boga. Możesz się nim cieszyć. Możesz się cieszyć Jego obecnością. Możesz w ogóle tańczyć i spalić swojego cielaka na uwielbieniu. Czy możesz to zrobić? Możesz to zrobić. Powiedz, mogę to zrobić. Chcę być jak dziecko w uwielbieniu. Chcę być radosny, autentyczny, szczery. Aleluja.
właśnie. Uwiednienie. Wiele rzeczy można wiedzieć, ale tak naprawdę w sercu swoim nie mieć do tego przekonania. I efektem jest tego brak uwielbienia. Brak uwielbienia w życiu osobistym to jest po prostu brak uwielbienia. Powiedz ci się, że chcesz mieć objawienie uwielbienia. Chcesz wiedzieć, jaką ono pełni rolę w duchowej rzeczywistości. Jakie to jest potężne narzędzie. Choć może się wydawać bardzo takie proste. Po prostu poruszać swoim ciałem. Ale jednak ciało jest silne. Ludzie mówią, że duch jest silny. Ciało twoje jest silne. Oto widać. Ono się nie chce poruszać. Ono się nie chce ruszać. Ono właśnie chce być w miejscu bycia cieniem żony. On chce być w miejscu doświadczenia emocji, takie jakie miałeś rano. Może coś ci nie wyszło. Może ci się but rozkleił. Może miałeś niekoniecznie fajny poranek z mężem. Może miałeś niekoniecznie fajny dzień od samego rana. I diabeł chce cię w tym stanie utrzymać. Posłuchajcie, ale to nie tak jest z ludźmi wierzącymi. My oddaliśmy stery naszego życia. Nie naszej duszy. I nie naszemu ciału. Bóg chce i ty musisz chcieć, aby twój duch był cały czas wysoki, aby górował nad twoją duszą, a twoja dusza, aby brała autorytet nad ciałem. To jest tylko ciało. To jest tylko ciało. Tak zwany komu. Namaść go, uczesz go, poklep go dobrze, tego cielaka, jak dobrego konia. Klepnij go, powiedz, będziesz uwielbiał Boga. Będziesz uwielbiał Boga. Musisz być w pewnych momentach tyranem dla twojego ciała, ponieważ inaczej to ono będzie ci wytyczało cały czas trend i kierunek. I możesz wtedy wyznawać, że diabeł jest pod twoimi stopami, a prawda jest taka, że służysz swojemu ciału. Wiecie, o co chodzi?
Oh.
wszystko w związku jego drogą. Oceany śpią, Pan daje chłop.
niewolnikiem Jezusa. Nie nieświadomym, ale świadomym niewolnikiem Jezusa. Potrzebujesz tego bardzo, żeby się dalej prawidłowo rozwijać. Potrzebujesz być świadomym niewolnikiem Jezusa. Kiedy będziesz świadomym niewolnikiem Jezusa, będziesz rozumiał Jego panowanie w Twoim życiu. Nie będziesz Mu mówił ale, dlatego że zrozumiesz drogę, badając życie Jego, zrozumiesz Jego drogę. Nie ma ucznia nad mistrza. Zrozumiesz tą drogę. Nie będziesz miał pretensji do rzeczywistości. Nieważne, jakie są fakty, to wszystko można zmienić. Będziesz wtedy też odpowiednio mówił. Będziesz odpowiednio używał swojego języka. Bądź świadomym niewolnikiem Jezusa. Z własnej nieprzymuszonej woli bądź panem swojego życia. Króluj z nim. Bierz autorytet nad każdą dziedziną swojego życia, nad każdym obszarem swojego życia. Miej pewność tego, kim jesteś. Miej pewność tam, dokąd idziesz. Bądź pewny swojej drogi. Bądź pewny ludzi w swoim życiu. Bądź tego pewny. Powiedz, chcę być świadomym Twoim niewolnikiem. Świadomym. Yeah.
sprawia, że przebudzenie to nie jest, że nie wymyślimy nowy proch, tylko to jest wiara w podstawowe, elementarne prawdy odnośnie Ciebie i tego, że Jezus w Tobie zamieszkał. Informacja, że zamieszkał w Tobie Bóg i autentyczny chrzest w Duchu Świętym czyni Ciebie świadkiem pełnym ognia. Amen. 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 Informacja, że zamieszkał w Tobie Jezus. Realne nowe narodzenie i realny chrzest w Duchu Świętym powoduje, że jesteś świadomą jednostką bojową. Jeśli nie jesteś wypełniony Świętym Duchem, to zapragnij tego dzisiaj. Ja jestem. Skąd moja siła? Od Ducha Świętego. Amen. Yeah.
drugiego człowieka. Wiecie, o co chodzi? To jest właśnie siła uwielbienia. Zachęta drugiego człowieka. Człowieka, który jest świadomy uwielbienia. Wiecie, o co chodzi? Powiedz, nie chcę być tymś karpiem. Nie bądź tym karpiem. No nie bądź, no proszę. Zdecyduj, że chcesz być zalany. Wiecie, o co chodzi? Kto kupuje karpia na akwarium? Inne ludzie się kupuje. Amen? Weźmiecie objawienie uwielbienia do swojego prywatnego życia. Weź objawienie uwielbienia. Derek Prince bardzo późno rozpoznał w ogóle, o co chodzi w ruszaniu się, że tak powiem, swoim ciałem. Za późno pochnał ducha sztywności. Wiecie, o co chodzi? Ten duch go tak wysztywnił, że miał depresję. Zacznij się ruszać. Porób sobie w ogóle proste rzeczy. Zobaczcie na Aśkę. Aśka w ogóle nie ma po prostu. Wiecie, o co chodzi? Dziewczyna z nieba, zobacz. Aśka! Chodzi o to, żeby być jak dziecko. Nieprzekombinowany. Na co ci masa tej wiedzy, jak w ogóle z tego nie korzystasz? Wiecie, o co chodzi? Kiedyś się zbierało różne rzeczy. Encyklopedie i tak dalej, nie? Nie bądź encyklopedią niebiańską, że wszystko wiesz. Stosuj proste prawdy do swojego życia, a będziesz szczęśliwym człowiekiem. Amen. Uwielbiamy dalej Jezusa, tak? Thank you.
zanim pójdziemy jeszcze dalej, chcemy pomodlić się pewną modlitwą. Bo często mówimy, chcemy być tacy jak Jezus. Ja wczoraj mówiłam na modlitwie. Jezusa wyróżniała większa radość życia niż Jego towarzyszy. Powiedz, Ojcze, chcę mieć większą radość życia niż moi towarzysze życia, bo tak miał Jezus. Możesz mieć tak jak Jezus? Czy wierzysz w to, że możesz mieć tak jak On? To o Nim jest napisane, że miał więcej radości życia niż Jego towarzysze życia, a tylko Jego czekał krzyż Golgoty. Wiesz, co to kanał? Pomódl się. Powiedz, chcę mieć więcej radości życia niż moi towarzysze życia. Chcę eksponować radością. Chcę, żeby ludzie widzieli we mnie entuzjazm do życia, apetyt na życie, żebym nie był jak kach uśpiony. Chcę mieć widoczną radość naszego życia dla innych ludzi, nie tam wewnątrz. Tego wewnątrz nikt nie widzi. Rozumiecie? To musi wyjść na zewnątrz. Tomek Dorożała mi teraz opowiadał, że jego córka ma problem z usiąściem na nocnik i zrobieniem kupy. Przepraszam, nie Tomek, tylko Sandra. Dlatego, że jak usiadła i się załatwiła, obejrzała się za siebie, przestraszyła się i nie chciała i nie chce więcej usiąść na nocnik. W ogóle nie wiem, przestrasz się tą potęgą, która jest w tobie. Przestrasz się tego w ogóle, wiesz, o co chodzi. Jest ogromna potęga w tobie. Ogromny potencjał Ducha Świętego. Amen? To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie, zbawiłeś mnie. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie, zbawiłeś mnie.
trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nie mnie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Też mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki, takie jak pierwe. Wielu religijnych ludzi bierze ten werset i mówi: Bóg bardziej ceni sobie Twoją miłość niż różne Twoje działania. Zobacz, co tu jest napisane. Ale te wersety w ogóle o tym nie mówią. Apostoł mówi: Mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. Trudź się dla szerzenia Królestwa Bożego. Bądź w tym wytrwały. Miej w nienawiści wszelką nieprawdę. Śmiało konfrontuj tych wszystkich, którzy się podają za moje sługi, a nimi nie są. Oto miłość do Boga. Tak się kocha Boga. Tym się kocha Boga. A jak się o tym zapomniało, stanęło w rozwoju. Chcę się modlić o tych z Was, którzy albo się cofnęliście, albo stanęliście w rozwoju. Nie o tych, którzy się rozwijacie. Nie chcę się o Was modlić. Chcę się modlić o tych z Was, którzy się cofnęliście, albo stanęliście w rozwoju. Chcę się modlić o tych z Was, którzy się ucywilizowaliście. A rozumiecie? O tych z Was, którzy przestaliście się trudzić na rzecz Królestwa Bożego. Trudzić się, wiesz co to znaczy? Wiesz co to znaczy, to słowo trudzić się? To znaczy, że przechodzi się przeszkody, aby sięgnąć po sukces Królestwa. Diabeł wielokrotnie prowadzi ludzi pozornymi ścieżkami. Mówi: idź tędy, tu jest łatwiejsza droga. Ale to słowo mówi tak: trudź się na szerzenie mojego Królestwa i bądź tym wytrwały. Wytrwały. I miej w nienawiści zło. Jeżeli się ucywilizowałeś i zło jest dla Ciebie dzisiaj tolerowane. Jeśli tolerujesz zło, to chcę się o Ciebie modlić. Może gdzieś Ci w głowie przeleciały informacje o tym, że już tak bardzo dojrzałeś, że nie przeszkadza Ci zło. To jest modlitwa dla Ciebie. Jeżeli przestałeś konfrontować ludzi, którzy są pseudosługami Bożymi, bo pomyślałeś sobie tak: jestem tak mocno w Panu, teraz będę ich kochał. To wiesz, co Ci powiem? To nie jest miłość według tej księgi. Bo On go za to chwali, ten Kościół, że doświadczyłeś pseudoapostołów i uznałeś ich za fałszywych. Dokonałeś prawdziwego sądu. Jeżeli przestałeś sądzić sprawiedliwie, no to jest modlitwa dla Ciebie. A rozumiesz, o czym mówię? To jest bardzo ważne.
bardzo ważne. On mówi, pamiętaj, z jakiej wyżyny spadłeś. Zobaczmy, skąd spadłeś. Do końca twoich dni masz się trudzić dla szerzenia Bożego Królestwa. Rozumiesz? Do końca dni masz być wytrwały w tym. Do końca dni masz być w nienawiści zło. Do końca dni masz doświadczać tych, którzy się podają za sługi Boże, a nimi nie są. Masz ich konfrontować z Twoim czynem. Masz to robić. On mówi, pamiętaj, z jakiej wyżyny spadłeś. Nie masz konfrontować świata. Masz konfrontować tych, którzy podają się na sługi Boże, a nimi nie są. Rozumiesz to słowo? On mówi, to jest miłość. To jest ta miłość. To o tą miłość tu chodzi. To jest taka miłość. To tą miłość jest właśnie. To jest ta miłość. To tą miłość. To jest ta miłość. Jeśli się cofnąłeś w rozwoju, przestałeś się rozwijać w jakiejś dziedzinie. W dziedzinie, w którą masz żyć królestwo, chodź tutaj. Jeżeli przestałeś przejść na to, żeby mieć dużo pieniędzy, a cofnąłeś się i powiedziałeś, wystarczy mi to, co mam. Jesteś egoistą w swojej duszy. Jak to tobie? A gdzie dla innych te pieniądze? Jeśli powiedziałeś, że już mi jest dużo łatwiej. A rozumiesz? Już nie muszę się trudzić dla Królestwa. To chcę, żebyś dzisiaj z tego pokutował. Powiedz, Boże, ja chcę się trudzić dla Królestwa. Boże, ja chcę być w tym wytrwały. Boże, ja chcę nienawidzić wszystkiego, co jest przeciwne Twoim prawdom. Boże, ja chcę sprawiedliwie sądzić tych, którzy podają się na Twoje sługi, a nimi nie są. Chcę tym. Musisz chcieć tym. Więc Boże, ja chcę się rozwijać finansowo. Ja chcę się rozwijać w relacjach z innymi ludźmi. Ja chcę. To jest ważne. Nieważne, czy w jakich konfiguracjach służyłeś Bogu, czy służysz. To jest istotne. Jak się cofasz, przychodzi diabeł. Rozumiesz to? Nie możesz się cofać. Powiedz, że nie będziesz się cofał. Powiedz, że wychodzisz z miejsca wycofania. Powiedz, że nie będziesz w tym miejscu. Powiedz, Boże, ja zapłacę każdą cenę za to. Zapłacę za to wytrwałością moją. Zapłacę za to. Boże, mam wszystko od Ciebie. Mam z czego zapłacić. Mam z czego zapłacić. Szaka tarala rachnie, kiedy wybele serelele. Elowo koru loru lara bada narada serelele. Dotykam tych ludzi, Ojcze. Niech to głębiej wyszuka. Niech to głębiej wyszuka. Niech to głębiej wyszuka. Niech to głębiej wyszuka. Już na wieki.
Święty, dziękuję, że mam siłę, aby trudzić się, szerząc Twoje królestwo. Mam siłę, aby przechodzić każdą granicę, aby przechodzić każdą przeszkodę. Mam taką siłę od Ciebie, bo łaską jestem zbawiony. Mów codziennie do Boga, Boże, jestem wytrwały. Chcę doświadczać tych,
którzy podają się za Twoje sługi, a nimi nie są. I wykazywać im kłamstwo. Zrób to zgodnie z tą prawdą Bożą. Co to za problem? Nie toleruj tego. Nie toleruj. Prawda, co mówisz o Bogu. To kłamstwo. Bóg taki nie jest. Tu nie chodzi, że się kłóci z ludźmi. Tu chodzi, że nie. I wejdzie tu będzie do czego, zapisz to sobie, że ja ci powiedziałem się nie. Nie wychodzi mi nic więcej. Ale wiedz, że jestem przeciwwagą do tego, co powiedziałeś. A rozumiesz? Módlcie się, żeby ludzie, którzy są, którzy się podają za sługi Boże, a nimi realnie nie są, żeby się was bali, żebyście im się śnili po nocach, żebyście ich straszyli. A rozumiecie? Mówię wam o woli Bożej. Jezus mówi, mam ci za to, że straciłeś swoją pierwszą miłość. Mówi, powróć do tych uczynków. Piętro wyżej, tam co w tym wersecie wyżej napisane. Powróć do nich. Powróć do nich. To proste. Rozumiesz to? To proste. Wczoraj jak modliliśmy się, mówiłem, że jesteśmy częścią Królestwa Bożego, obywatelami Królestwa. To jest prawo, które nas obowiązuje. Twoim i moim obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec Boga. Bożym obowiązkiem wobec Ciebie i mnie jest uwalnianie mocy w nasze życie. To Jego obowiązek. Sam się zdeklarował. Nikt mu nie kazał. A moim i Twoim obowiązkiem jest posłuszeństwo. Prostym prawem. Nie możesz trwać w braku rozwoju. Nie możesz się cofnąć. Nie możesz takich rzeczy zrobić. Ja nieraz słyszałem od ludzi, ktoś rozwijał się zawodowo, rozwijał, a potem nagle on się cofnął, zaczyna cofać. Ja z nim rozmawiałem, co się stało? Bóg mnie tak prowadzi. Ja mówię, słucham. Jak to cię Bóg prowadzi do tyłu? Ten sam Bóg, który powiedział, że my nie jesteśmy z tych, co się cofają, teraz ciebie cofa, tak? Chcesz mi to powiedzieć? Że Bóg ma taki dla ciebie plan, tak? Że zarabiałeś 5 tysięcy, teraz zarabiasz 2. Taki miał plan dla ciebie, tak Bóg? Jaki plan? Ja słyszałem nieraz, no wiesz, że pewnie Bóg posłał, żeby głosił temu człowiekowi Ewangelię. Że Bóg mówię, Bóg cię posłał od początku, żebyś głosił wszystkim. Wszystkim. Jak można przyjść do więzienia po nawróceniu, taki jeden mądry kaznodzieja i mówi tak, Pan cię tu przysłał, żebyś tym ludziom głosił. Ja w ogóle w to wierzyłem, to już się czarno, jak siedzę, mówię, nie no, Pan mnie tu nie przysłał. Za cholerę mnie Pan tu nie przysłał, żebym głosił. Ja po prostu dlatego, że chodzę w Duchu Świętym, tu jestem i tu głoszę. Rozumiecie? Jakbym był gdzie indziej, to gdzie indziej był w Duchu Świętym, nigdzie nie był głosił. A że siedzę w więzieniu, to głoszę w więzieniu, bo był poza więzieniem, to głosił poza więzieniem. Dlatego, że siedzę w więzieniu, to pewnie ludzie poza więzieniem nie usłyszą Ewangelii. Amen? Czy to jest proste? Dlatego, że siedziałem w więzieniu, to nie mogłem głosić poza więzieniem. To są bzdury, Bóg mnie tu posłał, żebym tu głosił. Nie. Bóg mnie tam nie posłał. Sam tam polazłem. Nie cofamy się. Rozwijamy się przez cały czas. Wstałeś z rana, będzie się rozwinę. Rozwinę się bardziej niż wczoraj. We wszystkim się rozwinę dzisiaj. W mojej drodze się rozwinę. Rozwinę się w duchu, rozwinę się w mojej psychice, rozwinę się w moim ciele, się w ogóle rozwinę. A rozwinę się, nie cofnę się. Rozumiesz to? Strategicznie. Czasem bywa, że się robi krok do tyłu, ale ten krok do tyłu nigdy nie jest antyrozwojowy. Ty wiesz wtedy i Duch Święty wie, że to jest patent.
taki chwilowy numer, żeby za chwileczkę odbić się, rozumiesz, i skoczyć w ogóle kilka metrów do przodu. To nie jest cofnięcie się. Bo jak robisz ten krok do tyłu, to tak samo w ogóle trudzisz się dla królestwa, jesteś wytrwały, nienawidzisz zła i konfrontujesz w ogóle fałszywe sługi Boże. Okej? Pamiętajcie o tym. I chcę też, żeby ci z was, powtarzam to, co powiedziałem wczoraj, dla tych, co nie słyszeli, którzy nie mają sprecyzowanych myśli, inaczej, nie mają sprecyzowanych wizji odnośnie swoich powołań, nie potrafią tego zamknąć taką jedną, prostą bryłą. Przestali się tym przejmować. Bo czasami możesz mieć tylko jedno proste marzenie w życiu. Chcę szerzyć Królestwo Boże całym swoim życiem. I możesz być człowiekiem, który nie będzie miał sprecyzowanej wizji. Rozumiesz? A możesz być człowiekiem, którego wizją będzie to, aby być przy czyjejś służbie do końca dni i wspomagać to, bo będzie twoja wizja. Rozumiesz, o czym ja mówię? I będziesz to robił, będziesz szczęśliwy. Więc nie chcę, żebyście się nakręcali, myśląc, kim ja jestem w Królestwie. Wczoraj powiedziałem, nie wiesz, kim jesteś, to się nazwij. Wymyśl coś. Po cichu dopisz do Biblii. Bo powołał apostołów, proroków, pasterzy, ewangelistów, nauczycieli i tam coś dopisz. Tylko nie dawaj tej Biblii nikomu do czytania. Rozumiesz? Bo całkowicie wszystkie pisy na to mi powiesz. Ale to jest twoja Biblia, tam dopisz. Swój urząd. Okej? Może w innych językach. I tylko ty będziesz znał wykład. Dopisz tam ten urząd. Tylko wiesz co? Sprawuj go na śmierć i życie. Okej? Sprawuj go. Dbaj o to. Oto coś tam dopisał. Rozumiesz? Dbaj o to. Połóż tam całe swoje życie, żeby to zrealizować. Ale w żadnym wypadku nie doszukuj się pół życia, które tam jesteś. Albo nie mów, ja nie mam takich marzeń, jak ktoś ma. Nie musisz mieć takich marzeń, jak ktoś ma. Musisz mieć jedno marzenie. Rozwinąć Królestwo Boże całym swoim życiem, w każdym swoim sekundą, minutą, w każdym swoim groszem. Rozumiesz? Będąc częścią czegoś i nie myśląc za dużo na ten temat. Proszę Cię, myśl w tej kategorii. Powiedz, Boże, ja będę tak się modlił codziennie. Modlę się Twoim słowem proroczym.